Dlaczego powstał ten poradnik? Nieważne na jakim etapie zawodowym obecnie jesteś. Nieważne w jakiej firmie pracujesz. A już najmniej ważne jest to, co wmówiło ci otoczenie. Wysłuchaj tego poradnika i osiągnij prawdziwy sukces zawodowy. Tylko pamiętaj bez żadnych wymówek. Już za chwilę poznasz kolejne stopnie wtajemniczenia, które zderzają się w jednym miejscu. Twojego zawodowego awansu i drabiny społecznej, która zaprowadzi cię na sam szczyt. Czy twoja i moja definicja sukcesu zawodowego może się jakoś znacząco różnić? Najogólniej jest to aktywność zawodowa na najwyższym poziomie swoich możliwości, przy jednoczesnej dbałości o inne sfery życia. Z drugiej strony, można pojmować go bardziej szczegółowo. Dla ciebie sukcesem może być awans, nowa praca, pochwała od szefa, Zrealizowanie planów sprzedażowych, skuteczność kampanii marketingowej, otrzymanie podwyżki itd. Granice sukcesu zawodowego określa więc tylko i wyłącznie Twoja wyobraźnia. Sukces w dzisiejszych czasach to trend. Podziwiamy osoby z pierwszych stron gazet i serwisów internetowych. Obserwujemy z zazdrością, jak bardzo im się udało i zastanawiamy się, czym tak właściwie się od nich różnimy. Czy możemy zmierzyć sukces, aby ocenić, kto go osiągnął w większym stopniu? Na ogół powołujemy się na posiadane zasoby finansowe, ale czy ilość pieniędzy jest rzetelnym wskaźnikiem? Zamożni pracownicy najczęściej nie są szczęśliwymi ludźmi. Nie są nawet przekonani o wartości swojej kariery. Ktoś może zarabiać potężne sumy pieniędzy, podczas gdy jego życie pozazawodowe jest pasmem niekończących się porażek. Sukces to spełnione marzenia, osiągnięte cele i zrealizowane plany